Moi drodzy, mamy dużo nowych wiadomości odnośnie Poppy Playtime rozdziału 4. Serdecznie Was zapraszam. Zostawcie lajka, bo będziemy tutaj dekodować różne skrypty, więc zapraszam. Rozdział 4 ARG ujawniono. Kurde, tam są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Okej, update chapter 4. Chapter 2 będzie miał remaster. Ciekawe. Update. Jakiś do remasteru. So starting off small, recently Poppy Playtime's Xbox port for Chapter 1 released on July 12th. Basically just being the same. Czyli mamy port na Xboxa, tak? 12 lipca wydany, ale kurde, tu są jakieś inne sekrety, zapraszam. On PC and other consoles for quite a while now. Except for one big change in the intro, where originally... No tutaj już mówiliśmy o tym, że zwiastun troszkę się zmienił, intro, ponieważ tam prawa autorskie było i teraz jest inaczej. Commercial for another doll called Smarty Pants and used generic factory footage of some random unnamed dolls. But now it's been updated in the Xbox version to include a fully revamped intro with a new speaker. Mamy nowe oczywiście intro, jak on to mówi, z nowym lektorem. Nowymi wycinkami wideo filmowymi. Nieźle. Patrzcie, jak to przerażająco te Poppy wyglądają, nie? Zupełnie inaczej. Okej, i tutaj znowu jakieś informacje o chapterze drugim, czyli rozdział drugi też prawdopodobnie doczeka się jakiegoś remasteru, czyli odświeżenia. Okej, czyli jak widzicie, te jakby teorie teraz stają się prawdziwe i są jakieś tam ślady tego, że oni pracują nad tym. Ciekawe. Claiming that he didn't go too much into detail, but did say something was coming. Coś nadchodzi. So this could be an early tease that a chapter 2 remaster is being worked on. But there... Ciekawe, czy jak dadzą remaster, to jakieś tam będą ukryte rzeczy. There's also rumors that this could be teasing chapter 2 coming to consoles as well. Aha, na konsole. The same dev more recently, when asked about a chapter 2 port releasing in the potential future, told us it would be coming soon. No to czyli jak robią port na konsole do chapteru drugiego, to mogą pokusić się o odświeżenie na peceta rozdziału drugiego. Quite soon, czyli bardzo, bardzo szybko. So instead, this could all actually be teasing a chapter 2 port coming soon as well, but I guess we'll see. But moving on to some Poppy merch, all of these Smiling Critter plushes have finally been revealed with the release of Kickin' Chicken, Picky Piggy and Hoppy Hop. Piki Pigi, Happy Hopscotch, Kickin Kitsch Chicken. Jezu, jakie nazwy, łamańce językowe. Tam coś jeszcze jest. O kurde, słuchajcie, czy to czasem nie spoileruje i to nie jest powiązane z tym, z rozdziałem czwartym, czy to nie będzie czasem nasz wróg główny w rozdziale czwartym, bo on tam powiedział, ten CEO Poppy Playtime powiedział, że będzie villain i S w nawiasie, że to jest połączone, więc chyba moja teoria jest trafna i być może te małe smiling critters powrócą, ale jako połączone, tak jak tu widzicie. Showing all of the smiling critters designs saying coming soon. Now at first I just assumed this was going to be. No to jest, to wygląda jakby to było połączone, nie? One są złączone. Więc może o tym mówił ten szef tego Poppy Playtime jako villains, że to będzie główny, no bo jak wiemy, one przeżyły, nie? W Dog Day'u zostały. That sold all of these smiling critters. However, the manufacturers of these plushes have came out and said that's not what it's for, and it's specifically going to be a new kind of merch. So that'll be interesting to see, and I guess we'll just have to stay tuned. But outside of these smiling critters, moim zdaniem ma to jakiś związek, słuchajcie, z
z tym, co się nadejdzie z chapterem czwartym. Jakiego rodzaju zabawki? As first they ask users what kind of apparel people would like to see from them, listing all kinds of merch from t-shirts, tank tops, bomb jackets, even cosplay, because who wouldn't want to dress up like Sir Poops a lot? And then they ask what kind of accessories we would want to see, bringing up potential plushes, high-end collectible figures, trading cards, jewelry, backpacks, trading cards. Ty jak zrobią grę karcianą Poppy Playtime, jak Pokémony. This is being produced, depending on how this survey goes, the devs are clearly interested in creating all sorts of new merch, some of which actually sounds pretty cool, like them making trading cards or especially high-end collectible figures. In the next section, they ask about other merch like wall decals, posters, bedding, which would be interesting, then even more new stuff. Gaming accessories, no jest akcesoria gamingowe, ciekawe. Again, suggesting they are interested in creating all types of merch depending on the survey. So it seems like there's a lot of cool merch ideas here, which I'm always open to as long as they don't overdo it, something they've definitely done in the past. Jezu, co to jest? Co to za jakiś szczur? Plus, we also got an update from YouTubes, who at the start of the year teased some Smiling Critter plushies of Crafty Corn, Dog Day, and Catnap that honestly didn't really look all that great. But in an AMA held last month, they confirmed that the Smiling Critter plushies were approved for production and will probably release within 1 to 2 months. Czyli Bendy dostaną Smiling Critters. As of June 10th, so probably closer to a month from now. Okay, to jakiś rodzaj zabawek chyba, czy coś takiego. Been since these tak mi się wydaje. A good chance they were changed or remastered, since YouTubes will adjust their designs if fans don't Mangos, like them. Patrzcie ładnie, a to jest rodzaj jakiś nowy zabawek, nie? Play. They also said there are more plans to do other figures and plushies in the future, so hopefully Sweet Sheep is coming soon. Next up, we might have just gotten a big Chapter 4 dev update. As a couple weeks ago, the devs tweeted out publicly saying they were holding a public casting call asking voice actors to join the team. O kurde, voice aktorzy, czyli możemy być aktorami głosowymi, lektorami czy coś, podkładać głos do tego. Czyli wydaje się, że już tam coś jest na rzeczy z tym chapterem czwartym. Oczywiście, chodzi tu, może tu też chodzić o inne gry, które mówią, że też będą produkować. With multiple other games not in the Poppy franchise. In fact, going over to their LinkedIn page where they hire new talent, they are still hiring programmers who they list as working on both Poppy Playtime and other games. Czyli widzicie, tu jest potwierdzone, że pracują nad Poppy Playtime i jakimiś innymi grami. So it's possible this call could be for some upcoming characters in Chapter 4, especially since in my recent interview with the CEO Zach, he already confirmed that there were multiple new villains coming in the game that... No i to mi się wydaje, że to Crittersy wrócą. So that's what this call could be for, or maybe for some other games, but comment down below what you think. But moving on to the biggest story we've gotten in a while, Chapter 4 got some big teasers and even seemingly the star of... No właśnie, ten przeciek jest... Ciekawe. ARG. As recently, a small little video was released by Mob Entertainment meant to go over the story of Chapter 1 told by Harley Sawyer, the Doctor, giving us a super cool cinematic and retelling of everything that's happened so far, which I plan on fully breaking down and theorizing about in another video, because there's a... Ciekawe, słuchajcie, tam są jakieś ukryte teksty. Ciekawe, czy ktoś to rozszyfruje. A lot of theory bait that I'm definitely taking here. But for now, let's focus on the Chapter 4 ARG. G clues inside of this video. So skipping throughout the video, the most important part lies midway through the recap, where for a brief moment we could see it quickly glitch through a bunch of images where a small sequence of messages and numbers show up inside, being IV, A, R. O właśnie, to są te cyfry, które trzeba rozkodować. Jak myślicie, czy komuś się to uda? The phrase, let the game begin. Niech się gra zacznie.
Gra się rozpoczęła, nie? And a bunch of random gibberish at the end. Now, taking the first few individual letters and words, the IV seems to be Roman numerals for 4. 4, nie? To wygląda jakby zapowiedź chapteru, and nie? And the other 3 letters spell out A or G, which when all put together reads the sentence, 4 A or G, let the game begin. 4 A or G? ARG, co to jest ARG? Obviously referencing chapter 4, and seemingly this message is trying to tell us that this is the start of a brand new chapter 4. Czyli od tego momentu zaczyna się nowy rozdział, czwarty. Or ARG, presumably being the precursor to the release of the next game. Which is incredibly exciting, because now like the chapter 3 ARG and others held in the past. Aha, było już 3 ARG, okej. To teraz mamy 4, nie? We can expect to start getting a ton of teasers and secrets revealed about the next game early. And we might have actually already gotten our first teaser in this said ARG. As following this message, we also got this bunch of... No właśnie. Ciekawe jak to zdekodować, nie? Gibberish here, but what could this mean? Well, judged from the text looking like a bunch of gibberish with no meaning, this no appears właśnie. To be some kind of a cipher. No jakiś kod to jest, nie? Hidden in what appears to be random text to the naked eye, indicated by the equal sign at the end of the message, something used in what is called a base 32 cipher. An encryption method that uses 32 characters from A to Z and... Okej, jakaś metoda szyfrowa wykorzystująca 32 znaki od A do Z i 2 do 7 binary codes for each character to hide secret messages like this in plain sight, where a simple message is taken, take sheep for example, is spelled out into its binary form letter by letter, S's binary being 01010011. Okej, na takie, a nie wiem czy to akurat taki kod jest. No dobra, rozszyfrowaliście to czy nie? Zeros at the end if it doesn't evenly split by 5, then use the base 32 alphabet to assign each group a letter. The first group for sheep being 01010, which the base 32 alphabet defines as the letter K. Then do the rest, adding an equal sign at the end if the characters are not divisible by 8, giving us an encrypted phrase. And when doing this in reverse to this big glob of text, which thankfully you can just use software to do automatically, we get the message on felt. On felted feet and with bated breath sleep draws ever near. Co? Feet and with bated breath sleep draws ever near, which seems to be a cryptic tease into something or somebody related to chapter 4. Nie mówcie, że ten przeżył, no bo sen się nam kojarzy z ostatnim bossem w trójce, nie? Sleep draws ever near. Ciekawe. Specifically some kind of character with felted feet and... Jakaś postać z filcowymi stopami. Something relating to do with sleep, whatever. I coś związane ze snem. Ciekawe, jak myślicie. Obviously, I doubt the chapter 4 main antagonist is going to be some kind of sleep monster because Catnap's already there for that. But it's very interesting that they chose this specific line of text as our first reveal and look into chapter 4. Now, what does this mean and what character could this be talking ciekawe, co to może oznaczać, nie? Well, I'm not exactly sure. Again, I'm working on an entire theory all about this video. But comment down below your thoughts and while you wait, check out this interview I did with the CEO. Kurde, naprawdę, zapowiada się nieźle. Jak zwykle lubię robić, to po prostu sobie tutaj, moi drodzy, odpalimy wasze komentarze, bo oczywiście lubię też wracać do tego. Odcinek będzie przez to nieco dłuższy, ale dzięki temu sobie sprawdzimy, nie? Moim zdaniem będzie 6 rozdziałów z Poppy Playtime, chapter 4 Carnival, Boxy Boo będzie jednym z złoczyńców, potem chapter 5, poznajemy prototypa, chapter 6 pokonujemy go i niszczymy fabrykę. Koniec. W rozdziale 4 naszą główną misją będzie uratowanie Kissimissi. No to już teraz po tych przeciekach, które teraz mamy, wiemy, że to chyba nie będzie Boxy Boo, tylko jakaś inna postać. Ale też jak widzimy to, co jest w sklepie i to, z czym się kojarzy Villains, to wydaje się, że to będzie jakiś stwór złożony z innych stworów. Tak mi się wydaje.
WoW, mam nadzieję, że to nie fake. No raczej nie. Może chapter 4 będzie w nowym roku, ale w styczniu lub w lutym. Na pewno w nowym roku i na początku nowego roku. Czemu ty dalej nagrywasz? Zarabiasz cokolwiek? Same jakieś grosze, tak, ale lubię po prostu to robić. Mi się wydaje, że po rozdziale 4, po zabiciu kolejnego antagonisty, się okaże, że prototyp też go weźmie i się też okaże, że prototyp miał wielu tych proroków i z kolejnymi chapterami w końcu będziemy mogli zobaczyć prototypa w coraz większej okazałości. Aż w ostatnim rozdziale zobaczymy prototypa w jego całej okazałości, tylko mi się wydaje, że w logo ostatniego chapteru będzie dziś, będzie opis 1006 i będzie sam prototyp. No to znaczy prototyp po coś zbiera te postacie, nie? On je kolekcjonuje i pewnie przerobi na coś, moim zdaniem, nie? Lol, mam taką teorię, Poppy Playtime, benzynowa postać, może być takie zabawki nowe i mam teorię, jak ktoś może być Akademii Sztuk Twórcy, napisali kontener, będzie uczestniczył tego postać, będzie wesoło miasteczko, nazwa będzie park, mam teorię. Okej, okay, Katarzyno, no dość ciekawe. Ja myślę, że w chapterze 4 cały czas będzie nas ścigał prototyp, ale na końcu po walce z bossem okaże się, że prototyp to prototyp i... Przepraszam, osa mi tu wpadła. I pokaże się nam bardziej potężny wróg. Poppy to prototyp, wiem, bo skąd by miała wiedzieć, że pokonaliśmy Hagiego, jak my sami nie wiemy, czy go pokonaliśmy, a ona i tak wtedy była w klatce, więc to ona jakby prototyp. Argument głupi, ale może prototyp to Poppy. Nie Poppy to prototyp, tylko prototyp to Poppy. Taka poprawka dla wysłanników teorii. Prototyp to Poppy. Chyba, że rzeczywiście prototyp potrafi naśladować innych, nie? I to może przez to w jakiś sposób. No zobaczymy. Chyba faktycznie czwarty chapter nie będzie ostatni. Podejrzane szybko robią ten nowy chapter, co oznacza, że chyba będzie on niestety krótki, a następny będzie dłużej czekać. Wydaje mi się, że czwarty to nie jest raczej ten, nie będzie ostatnim. Tutaj właśnie Stanisław. Gdybyś się chociaż trochę zainteresował temat, to byś wiedział, moment pisali, że antagonista będzie ulubieńcem wszystkich, nie będzie to prototyp. Byś wiedział, pisali, że antagonistą będzie ulubieńcem? Kurde, tego nie wiedziałem. I na DC potwierdzali, że może i ujrzysz chapter 5, a może nawet 6, jak odpowiadali na pytania, ale tak, chapter może być nawet 6 i 7. Także nieźle. Dziękuję wam za komentarze, bardzo aktywni jesteście, ale widzicie, mamy teraz ten kod dość dziwaczny, który tutaj został opisany, nie? Ciekaw jestem, co to może oznaczać, jak myślicie to? Bardzo, bardzo dość specyficzne, nie?